I oto ona, proszę państwa. Namieszała, namieszała, przesadziła nas. Nie, no ale ślicznie wyglądasz. Ty musisz też się pokazywać widzom z różnych od stron. Od razu zacznijmy. A podobno jesteś grzeczna. Ja? Nie, tak? Ja myślę, że ona jest jak Krystyna Janda. Dorota, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło. Cieszę się, że jestem tutaj z wami. Przyszłaś, ustaliłaś, który profil jest lepszy i po prostu postanawiałaś siedzieć na naszym miejscu. Dobrze, nie, no, że uznałam, nie przemeblowałaś. Uznałam, że jak wiesz, że jak będę siedzieć tak cały czas do widzów, to nic mi nie zobaczą, no. Okej. Okay. Nie, no ale, zobaczyli cię. Ale to aktorskie podejście takie, powiedziałbym, teatralno-filmowe. Słuchaj, fajnie, że wpadłaś, bo ja strasznie chciałem się dowiedzieć, co jest w ogóle, co się dzieje. A Doda aktorką? No, słuchaj, tak jakoś wyszło, że od roku przygotowywałam się do spektaklu, w którym gramy w Teatrze Imka. W maju była premiera, Słownik Ptaszków Polskich, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Spektakl cieszy się niesamowitym wzięciem również też. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że w tym roku obchodzę 18-lecie bycia na scenie. To jest dla mnie bardzo ważny rok. Odbierasz dowód. Odbierasz dowód sceniczny. Odbieram dowód sceniczny i tym dowodem jest niewątpliwie wydanie mojej kolejnej płyty. 10 listopada mamy premierę. Jestem mega podekscytowana. Zreaktywowaliśmy zespół Virgin po 10 latach nieistnienia. Właśnie, ale poczekaj, zaraz Virgin. My tutaj ustaliliśmy sobie plan. Ja muszę z tobą jedną rzecz wyjaśnić. Dorota Rabczewska i ustalony scenariusz. Przecież to się w ogóle nie trzyma jakiejkolwiek całości. Ty sama układasz scenariusze, a tutaj będziesz mówić tekstem, który ktoś ci zapodał? My jeszcze chcemy przy tym aktorstwie. No tak. No ale... jak to w ogóle? I trzeba się reżysera słuchać? Kto komu dał popalić? Jeżeli chodzi o Krzysztofa Maternę, to niewątpliwie byliśmy dream teamem i świetnie sobie daliśmy radę. Poza tym towarzyszy mi gro wybitnych aktorów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Spektakl jest rzeczywiście bardzo trudny. Słowa i scenariusz jest bardzo skomplikowany. Uczyłam się go kilka miesięcy, ale udało mi się i mam ogromną satysfakcję. Że się normalnie pójdę zobaczyć. Naprawdę, warto zobaczyć, bo jest to spektakl wyróżniający się na tle innych. Jest zupełnie niedozinkowy. Ostatnie pytanie, już w ogóle kończymy z teatrem. Kto reżyserował ostatecznie? Krzysztof Materna. Nie, ja tylko absolutnie jestem fantastyczną aktorką, mam nadzieję.